Hello, hello, good morning, my students. And today is our next lesson and we are starting our review, czyli powtórka tego, co było w dziale trzecim. So, please open your books on page 40. So, it's time for brown books. Brown books, page 40. Okay, and there you have got review 3, and first exercise is listen and point. So, can you hear me? Yes, you can. Okay. Unit 3, review 1, listen and point. I'm Kate. I've got a bike. I'm Kate. I've got a bike. So, this is the correct answer because this is a guitar. I'm Fred. I've got a car. Fred has got a car. Car is here because this one is a trumpet. I'm Chatty. I've got a teddy bear. So, she is Chatty and she's got a teddy bear, because this is a doll. I'm Honey. I've got a plane. I'm Honey. I've got a plane, because this is again a doll. I'm Snap. I've got a game. Okay, and this is Snap and he's got a game. Okay. Zadanie drugie jest do poćwiczenia sobie samemu w domu, najlepiej z kimś z rodziny, jeżeli się uda. Play the guessing game. To polega na tym, słuchajcie, że na przykład mama, tata, brat, siostra albo nawet kolega, koleżanka rysuje jakiś przedmiot i zanim jeszcze go narysuje do końca, to dziecko musi jak najszybciej po angielsku zgadnąć, o jaką zabawkę chodzi. Czyli jak zacznie na przykład rysować koło, to uczeń musi szybko powiedzieć ball. Albo jak zacznie rysować, nie wiem co jeszcze to może być, misia, głowę, uszy, to wtedy teddy bear. To jest świetna sprawa na poćwiczenie sobie, słuchajcie, słówek. Więc polecam w ten sposób to zrobić. Okay, and then we have got exercise number 3. Wyświetli się coś w kółku lub w kwadraciku. I waszym zadaniem jest powiedzenie głośno teraz, co to jest za przedmiot. Ja odczekam z 2 sekundy i powiem i zobaczymy, czy mieliście rację. Look, point and say. Uwaga! Okay, girl, ball, ten, doll, train, six, teddy bear, kite, guitar, boat, game, boy. So we've got girl, ball, ten, doll, train, six, teddy bear, kite, guitar, boat, game, boy. O, wyszło Game Boy. Okay, and on the right side you have got I can. I to jest bardzo podobne ćwiczenie. Mamy różne przedmioty i mamy sobie przypomnieć ich nazwy.
Na początku, słuchajcie, możemy pobawić się w powtarzanie, więc jedziemy za mną. Uwaga, zaczynam. Guitar, trumpet, bike, train, boat, ball, car, board. Oh, sorry, game. Bo ogólnie to jest, słuchajcie, board game i będziecie to mieli w późniejszej klasie, że na grę planszową mówimy board game, dlatego powiedziałem board. Ok, game, plane, toys, truck, present, teddy bear, doll, six, seven, eight, nine, ten. I teraz na odwrót. Wy postarajcie się podświetlone powiedzieć, a ja właśnie powiem, jaka jest prawidłowa wersja. Więc uwaga, podświetla się i starajcie się jak najszybciej powiedzieć, co to jest po angielsku start. Boat. Bike. Guitar. Train. Trumpet. Truck. Doll. Teddy bear. What's your favorite toy? To jest pytanie, jaka jest ulubiona zabawka? My favorite toy is teddy bear, na przykład. Game. Plane. Car. Six. Seven. Eight. Nine. Okej. I to tyle, jeżeli chodzi o książkę dzisiaj, więc to są tylko takie powtórkowe. A teraz zajmiemy się działaniami w ćwiczeniach. So open your black books, page 42. 42. Powiem wam, że ciągle sprawdzam, czy się nagrywa i tak dalej, bo mam jakiś taki stres, bo czasami mi się zdarza, że gadam, a tu nic. Ok, review 3. Nazwij i narysuj zabawki. Połącz je z właściwymi pakunkami. Ok, więc trzeba po śladzie narysować i połączyć tak, gdzie są, tam gdzie są zapakowane. So. It's a truck. Ok, truck is green. It's a doll. Doll is red.
Okay. It's a car. Car is gray. No to łączenie po śladzie jest bardzo łatwe, bo to są dosyć takie duże kropki. Więc mi też się udaje ładnie to zrobić. Myślę, że wy macie też bez problemu. And the last one. It's a teddy bear. And teddy bear is in blue present. Okay, everything is good. O, ja nie mam tyle tutaj na tym biurku, że już sam nie widzę nic. Kredki się zbliżają. Okay. And next exercise, exercise 2. Nazwij zabawki w każdym rzędzie, otocz pętlą te, które nie pasują do pozostałych. So, car, bike, game. Co tu może nie pasować, słuchajcie? I think that odd one, czyli niepasujące, is game. Yes, because we can travel by car, we can travel by bike, travel podróżować, but we play games. Okay. Next one. Ball, guitar, trumpet. What is wrong? Co jest złe? So now wrong is ball, because these are musical instruments. Okay. Doll, present, teddy bear. The odd one is present, because doll and teddy bear are toys and present isn't a toy. Czyli to są zabawki, a present nie jest zabawką. Chociaż może tam się znajdować, ale nie wiemy. Może ktoś dostał na przykład ubranie. Okay, and the last row, ostatni rząd. Plane, train, guitar. Plane, train, guitar. So here the odd one is guitar, because it is a musical instrument and you can travel by plane and you can travel by plane. Czyli gitara jest instrumentem muzycznym, a tamtymi pojazdami można podróżować. Check answers. Perfect. Ok, i teraz słuchajcie, mamy zadanie, które będzie zadaniem trochę dłuższym. Pokoloruj obrazki i powiedz, co przedstawiają. To jest Active Dictionary. I teraz słuchajcie, chciałbym, żebyście teraz sami, samodzielnie całkowicie, pokolorowali każdy z tych obrazków. Możecie zrobić tak, jak ja zacząłem. Nie wiem, czy widać, muszę kamerkę sobie obadać. Zobaczcie, że każdy przedmiot jest z tego samego koloru, ale każdy, to znaczy inaczej, że każdy przedmiot jest innego koloru, ale ogólnie nie ma żadnych kolorowych elementów, tylko car was yellow, six is green, plane is brown and boat is blue. Można w ten sposób, ja pokoloruję razem z wami i słuchajcie, potem jak już będziecie mieli, no to się połączymy na Teamsie i pokażecie mi, jakie stworzyliście arcydzieła. I dzisiaj jest promocja. Każdy, kto pięknie pokoloruje wszystkie te obrazki i będzie na Teamsie, dostaje plusa. Więc naprawdę polecam, bo pamiętajcie, że
5 plusów to 6. Tak więc do dzieła i do zobaczenia za chwilę. Bye bye.